Cześć, Turnest! Już dziś wychodzą finalne wyzwania Wolverina, co oznacza, że będziemy mogli zgarnąć garść przedmiotów. W tym filmiku omówię wam wszystkie wyzwania Wolverina. Dowiecie się, jak odblokować jego sekretne style holo, zbieraki i nie tylko. Zanim jednak wystartujemy, to oto kilku z moich wspierających z kodem Ernest. Dzięki wielkie za wasze wsparcie. Swoją drogą to Fortnite na swoim oficjalnym Twitterze zadał pytanie. Jaki jest wasz ulubiony skin? Ja bym pewnie powiedział Iron Man. A wy? Okej, zaczynajmy! Pierwsze wyzwanie Wolverina wysyła nas do Piszącej Puszczy. Za zadanie mamy zbadać tajemnicze ślady po jego pazurach. To bardzo proste wyzwanie. Mówiąc zbadaj, mam na myśli podejście do tych śladów. Nie trzeba w jakiś sposób przykładać lupy czy coś. Na ekranie teraz widać wszystkie trzy lokacje. Pierwszy ślad widnieje na ścianie, za żywopłotami na chacie. Drugi ślad jest na kamieniu w oczku wodnym, kilka kroków dalej. Trzeci za to jest do znalezienia na kamperze. Na parkingu kamperów. Chodzi o dokładnie o ten oto pojazd. Drugie wyzwanie polega na przeszukaniu ekranu wczytywania w miejscu patrolu Queen Jetu. W 5 różnych lokacjach co mecz lądują Queen Jety. Na mapie są one oznaczone specjalnymi ikonkami. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba się udać do jednego z takich lądowisk i w Queen Jecie przeszukać taki oto ekran, który sobie tutaj wisi jak obraz. Proste. Trzecie wyzwanie, jeśli chodzi o trudność, nie podwyższa poprzeczki. Wysyła ono nas do paskudnej przystani, gdzie trzeba znaleźć trofeum Wolverina, a dokładniej ucięto głowę jednego z Sentineli. Leży ona w skrzyni w składziku, który znajduje się wewnątrz budynku na krawędzi tej miejscówki. Wystarczy te trofeum podnieść i wyzwanie wykonane. Kolejne, czwarte wyzwanie to wystrzel wszystkie ręce Sentineli, nie dotykając podłoża. Przy wodospadzie wśród gór leżą porozbijane Sentinele. To oczywiście sprawka Wolverina, ale nas teraz interesują ich działa energetyczne, zamontowane na ich robotycznych dłoniach. Trzeba się nimi wystrzelić, tak jak na nagraniu w tle. Wspólnie tworzą one taką zapętloną sekwencję wyskoków. Dlatego podczas tych skoków nie używajcie lotni ani nie ruszajcie się. Dalej, piąte wyzwanie polega na odwiedzeniu ciężarówki Trask Transport. Znajduje się ona na północno-zachodniej części wyspy, niedaleko domeny Duma. Na półkuli wyrwanej ze świata komiksu Marvela znajduje się potężna więzienna ciężarówka, gdzie przy okazji można odebrać złotą monetę, która daje 15 tysięcy punktów doświadczenia. Finalne wyzwanie Wolverina Oskina zleca nam zlikwidowanie samego superbohatera w grze. Na sam początek chciałbym zaznaczyć, że to wyzwanie ma włączoną pomoc ekipy, co oznacza, że jeśli ktoś z waszego oddziału zlikwiduje Wolverina, to wyzwanie zostanie zaliczone całej czwórce, albo dwójce, jeśli gracie duo, wiecie o co chodzi. To bardzo przydatne, więc jeśli macie jakiegoś znajomego w grze, to skorzystajcie z tej opcji. Polecam oddziały albo przynajmniej duo do tego wyzwania, ponieważ jest mały problem. Wolverine co mecz pojawia się w innych lokacjach, głównie na terenie Piszącej Puszczy, ale są mecze, gdzie pojawia się w bagnie, przysiorbanych, innym razem stoi gdzieś na ulicy, albo płynie pod prąd w rzece. Na to mam dla was protipa, którego poznałem u Harego94 na YouTubie. Kroki Wolverina są wyjątkowo głośne i przez te właśnie kroki bardzo się przydaje opcja wizualizacji dźwięków, którą włącza się w ustawieniach, o tutaj. Dla tych, co nie wiedzą, to ta opcja włącza taki radar, który wskazuje, skąd dochodzą jakiego rodzaju dźwięki. Po włączeniu tej funkcji przygotujcie bronię, amunicję i helikopter. Najlepszą lokacją jest chyba to lądowisko, ponieważ znajduje się ono bardzo blisko jednego z miejsc, gdzie pojawia się Wolverine. Teraz gotowi w helikopterze, przelećcie tą trasą oznaczoną na mapie. Ponieważ kroki Wolverina są bardzo łatwe do wykrycia, zostaną one zaznaczone na niemałą odległość. Oto jak mi się udało znaleźć Wolverina. Po krótkim zwiadzie w helikopterze, na ekranie, ikonką kroków wskazano mi dokładny kierunek, z którego dochodzą, tak, zgadliście, dźwięki jego kroków. Mimo tego, że był na ziemi, no trochę daleko ode mnie. Ja go w ogóle nie słyszałem, ale radar już tak. Teraz pozostało nam go tylko pokonać. No i to już zależy od was. Do walki z Wolverinem polecam solidnego highgrounda, albo dużo punktów zdrowia i jakieś tam szybkostrzelne PM-y i strzelbę. Możecie go nawet próbować pokonać z korony drzewa. Jeśli was nie zauważy, to praktycznie macie go w garści. Ja akurat wybrałem walkę na lądzie. Jak go powalicie, to od razu go dobijajcie, ponieważ Wolverine może sam siebie podnieść. Taka mała ciekawostka, ale warta uwagi. Pamiętajcie, że to tylko jeden ze sposobów. Możecie od razu wylądować tam, gdzie czujecie, że on będzie i z odrobiną szczęścia da się to wyzwanie tak wykonać.
Sposób na helikopter jest przydatny, ale ciężko mi powiedzieć, jak to będzie, gdy to wyzwanie wyjdzie. Z wyzwaniami Oskina zawsze jest tak, że w momencie, gdy wyjdą, jest dużo innych graczy, którzy też bardzo chcą to wyzwanie wykonać. No i bywa ciężko. Dlatego ja wam życzę powodzenia i dobrej zabawy. Z tym wyzwaniem jest jak jest, a wyzwanie Oskina to zawsze mieszanka wybuchowa. Bądźcie gotowi na kilka nieudanych prób. To jednak nie wszystko! Tego samego dnia dzisiaj wyjdzie jeszcze kilka innych wyzwań. Pierwsze z nich wynagrodzi nas ikoną sztandaru Wolverina, drugie emotką, a trzecie zbierakiem Wolverina. Wyzwanie siódme wymaga od nas pokonania Wolverina i zadania 200 punktów obrażeń pazurami Wolverina, czyli jego mityczną bronią. Na szczęście, nie trzeba pokonywać Wolverina drugi raz, jeśli już wykonaliście szóste wyzwanie. Drugą część tego wyzwania prawdopodobnie da się wykonać w trybach Marvela, gdzie można wylosować na początek albo znaleźć mityczną broń Wolverina. Wyzwanie ósme za to polega na odzyskaniu 100 punktów zdrowia jako Wolverine. To wyzwanie wymaga od nas odblokowania stroju Wolverina. Po odblokowaniu go trzeba go założyć i w dowolny sposób uleczyć 100 punktów zdrowia. Do tego wyzwania nadają się apteczki, jabłka, cokolwiek co leczy zdrowie. Dalej, misja przebudzenia Wolverina wynagrodzi nas jego wyjątkową emotką i zbierakiem. Mowa to oczywiście o jego pazurach. Wyzwania przebudzenia brzmią następująco. Pokonaj Wolverina, wykonaj 8 wyzwań Wolverina, czyli wszystkie, i wykonaj emotkę jako Wolverine. Chodzi tu o emotkę wbudowaną do tej postaci, która będzie w kole emotek w tym miejscu. Dzięki tej emotce będzie można wyjąć lub schować pazury Wolverina, co oznacza, że można grać wybranym zbierakiem i w dowolnym momencie przełączyć się emotką na pazury, albo z powrotem na zbierak. To dalej nie wszystko! Wolverine otrzyma też wyzwanie sekretnego stylu Logana. Aby ten styl odblokować do Wolverina, trzeba wykonać 6 dowolnych wyzwań Wolverina i 60 dowolnych wyzwań tygodnia. Ponadto wszystko, tak samo jak reszta superbohaterów z karnetu bojowego, Wolverine ma jeszcze 3 dodatkowe, sekretne style, które odblokowuje się wbijając poziom karnetu. Jego srebrny styl jest za 140 poziom, złoty styl jest za 180 poziom, a kolorowy styl Holo jest za 220 poziom. I to tyle! Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w boisie bojowym!